W związku z pandemią koronawirusa, polski rząd wprowadził rozporządzenie o tym, że wszystkie miejsca artystyczne i rozrywkowe, kina, teatry, galerie sztuki, domy kultury i muzea zostają zamknięte do odwołania. Obecna sytuacja spowodowała, że wielu artystów z dnia na dzień pozostało bez pracy i środków do życia. Mimo trudnego okresu, dyrekcje wszelakich miejsc kultury próbują poradzić sobie z kryzysem na każdy możliwy sposób i zabezpieczyć swoich pracowników. O funkcjonowaniu teatru w czasie epidemii COVID-19 opowiedział reżyser Janusz Józefowicz. Nie przypuszczałem nigdy w życiu, że będę reżyserować przez telefon czy przez maila. A tak to w tej chwili wygląda. Powstaje jakiś pomysł, potem piszę coś w rodzaju scenariusza i dzielimy utwór na poszczególne elementy, sugerując co i kto będzie robić, mówi Janusz Józefowicz na antenie TVN24. Podczas rozmowy dyrektor artystyczny Studio Buffo i jego żona, Natasza Urbańska, dodali również, że z naturalnych przyczyn artyści nie mogą na razie wrócić na deski teatru, dlatego pracownicy placówki wpadli na pomysł, że zapewnią swoim stałym widzom prawdziwe show za pośrednictwem internetu. Aktorzy Studio Buffo nagrali specjalny teledysk do utworu Kylie Minogue, Locomotion, w którym zachęcają do wspólnych poświątecznych ćwiczeń. Nagranie, w którym występuje także Urbańska i Józefowicz, znajdziecie poniżej. Na pytanie dziennikarki TVN24, dlaczego akurat tę piosenkę wybrali do swojego filmiku, 60-letni reżyser odpowiedział, że jest kawałek, który wyrywa z łóżka. Józefowicz dodał, że w ciężkich czasach, w jakich nam przyszło teraz żyć, każdemu potrzebna jest chwila rozrywki. Potrzebny jest ludziom zastrzyk pozytywnej energii, gdy z każdej strony nas straszą. Ta wielka niewiadoma i to, ile to będzie trwało, powoduje, że ludzie popadają w pewien rodzaj depresji, stwierdził dyrektor artystyczny Studio Buffo. Janusz Józefowicz o teatrze w czasie pandemii. Na koniec wywiadu Natasza Urbańska zdradziła, że zarówno ona, jak i jej mąż pracują nad nowymi projektami. Aktorka i piosenkarka ma w planach wydanie nowej płyty. Przypomnijmy, Studio Buffo zostało założone w 1992 roku przez kompozytora Janusza Stokłosę, który do tej pory pełni funkcję prezesa teatru, oraz Janusza Józefowicza. Swoje kariery na deskach teatru Studio Buffo rozpoczynali najwięksi polscy artyści Inaczej, Edyta Górniak. Zobacz także, artyści przez koronawirusa tracą źródło dochodu. Sprawdź, jak ich wesprzeć, nie wychodząc z domu.